Dzień dobry, Ania Lechowska, Fundacja Przemocni. Temat, który ostatnio widzę u wielu osób, nasilił się w związku z tym, że nie mogę pisać na komputerze, więc konsultacje stoją i niektórzy się czują bardzo emocjonalnie porzuceni przez to. To temat, który zatytułowałabym Chcę być kochany tak jak chcę. Wiem, że jest taka książka i nie czytałam jej. Tytuł brzmi mi groźnie, no ale nie mogę się wypowiadać. W każdym razie o tytule, który sama nadałam, mogę się wypowiadać. Kojarzy mi się to z cytatem z Berta Hellingera. To, że ktoś nie kocha cię tak, jakbyś chciał, nie oznacza, że nie kocha cię najbardziej na świecie. Zauważyłam u wielu osób, zauważyłam też kiedyś u siebie, że jeśli ktoś nie zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli w relacji z nami, to uznajemy, że nas nie kocha, nie lubi, że mu na nas nie zależy. Abstrahuję czysto od tego obszaru, który jest kontraktem w relacjach międzyludzkich, a więc zasady wspólnego zamieszkania, zasady wspólnej pracy, zasady związku, tak? Bo w związku musi być jasne, na czym ta relacja polega, na czym nie. Natomiast często, nawet w związku, to nie jest wypadkowa tego, czego chcą dwie osoby, tylko jest to przepychanka, jak ma być. Jeśli mnie kochasz, to musisz. To i tamto. Jeśli ci na mnie zależy, to masz być dostępny w taki i taki sposób. Jeśli mnie kochasz, to ja wymagam, ja oczekuję, że jeśli się przyjaźnimy, jeśli ci na mnie zależy, to będziesz się zachowywał tak i tak, to będziesz mi dawał to i to. I nie ma zupełnie w ludziach z syndromem DDA, DDD przyjęcia do wiadomości faktu, że dla mnie być może miłość przy... Miłość. Co to jest? Miłość, przyjaźń, troska to jest zupełnie coś innego niż dla ciebie. Co więcej, w mojej pracy, w kontaktach z DDA dochodzi to często do absurdu, w którym okazuje się, że pomoc to jest to, co ty myślisz, że to jest, a nie to, co ja myślę, że jest. Zgłaszasz się do mnie, żebym ci pomogła ogarnąć głowę. I dyktujesz mi zasady. Dyktujesz mi w ogóle, jak ja mam to zrobić. To znaczy słuchając cię i poświęcając ci uwagę. Poświęcając ci tyle uwagi, że już na nikogo innego nie mam czasu. I uważasz, że nie chcę ci pomóc. Bo tej uwagi, bo tego czasu dostajesz ode mnie za mało. Są wszystko zatarte granice. I oczekiwania bardzo dziecinne, bardzo dziecięce. Skąd one się biorą? Oczywiście biorą się z dzieciństwa. Tylko, że odnieś się do mojego poprzedniego filmu. To, że one się biorą z dzieciństwa, nie oznacza, że jesteś usprawiedliwiony. To oznacza, że ty się zatrzymałeś w rozwoju gdzieś we wczesnym dzieciństwie i zważywszy na to, że nie masz już lat nastu, najwyższa pora zrobić coś z tym, żeby rozwijać się dalej. A więc nie jest winna mama. Nie są winni pradziadkowie, Ewa Wąż, Lucyfer i Pan Bóg, tylko ty jesteś winny, że wciąż jesteś emocjonalnym dzieckiem. Winny, niewinny. Mi kategoria winy... Ja, może bardziej odpowiednie byłoby odpowiednie, że jest się odpowiedzialny. Tak, właśnie... Wina może kojarzy się tak bardzo prywatnie. Znaczy, dla mnie w ogóle kategoria winy jest chora i perwersyjna. Więc tak, to jest twoja sprawa i twoja odpowiedzialność. Oczekiwania dzieci są bezwzględne. Są nienegocjowalne, dlatego że dziecko
musi mieć zapewnione pewne rzeczy, żeby przetrwać, żeby przeżyć i żeby się rozwijać. W związku z czym u dzieci jest to całkowicie okej i zrozumiałe i tak ma właśnie być. I jeżeli z tobą jest nadal jak z dzieckiem, nadal masz te wyobrażenia i potrzebę dużej uwagi, to właśnie świadczy o tym po prostu, że się zawiesiłaś. Co zrobić z tym, że się zawiesiłaś gdzieś w przeszłości, gdzieś na wczesnym etapie rozwoju? No, pożegnać to. Uznać to za nieaktualne, za dziecinne, za regresywne i wyrzec się tego. Wyrzec w tym sensie, że uznać, że to nie jest coś, co przystoi już na twoim poziomie rozwoju, co przystoi tobie. Po prostu z tego zrezygnować. Nie pielęgnować swoich bolesnych odczuć, gdy ja ci nie odpisuję. Nie zastanawiać się, jak mi dosrać lub którym oknem wejść, jeśli drzwi są zamknięte, tylko po prostu zaakceptować fakt, że mimo iż masz już zmarszczki na twarzy, ty emocjonalnie jesteś dzidzia. I to jest passé. To się wiąże z tematem nadwrażliwości interpersonalnej. Jeśli masz, miej po prostu świadomość, że jeśli ty masz wyobrażenie o tym, na czym ma polegać czyjaś miłość, przyjaźń wobec ciebie, to masz roszczenia dziecka. Dlatego, że oczekiwania wobec tego, kim ma być drugi człowiek dla ciebie, przypominam, abstrahuję od umowy społecznej, tak? Jeśli mieszkam z kimś, czy to jest mój facet, czy to jest klient fundacji, czy nie wiem, byłaby to koleżanka, to jest też umowa społeczna, to już nie jest tylko relacja. I tutaj jak najbardziej masz prawo oczekiwać i wymagać. Jeśli ktoś nie spełnia twoich oczekiwań, nie jest w stanie zawrzeć z tobą satysfakcjonującego dwie strony kontraktu, to rozwiązanie jest jedno i proste. Koniec układu. To nie oznacza, że koniec relacji, ale koniec układu. A nie szukanie, jak to zrobić, żeby tę drugą stronę nagiąć. Natomiast relacja to jest coś innego. To znaczy, mam prawo nie odzywać się do ciebie dzień, tydzień, miesiąc, rok. Szczególnie jeśli prowadzę jakiś twój proces autoterapeutyczny. To ja będę uznawała, kiedy kiedy pracuję przede wszystkim. Ale też w relacjach prywatnych. To, że ty masz potrzebę, by ktoś był w twoim życiu bardzo intensywnie, to nie znaczy, że ja mam potrzebę być w twoim życiu bardzo intensywnie. Jeśli się obrażasz za to, jeśli czujesz się dotknięty, jeśli jest ci przykro z tego powodu, to jest to nadwrażliwość interpersonalna, czyli jedna z osi, chociażby na kwestionariuszu SCL90, jedna z osi, na których rozgrywa się zdrowie psychiczne, WS, niezdrowie psychiczne. Jeśli masz wysoki poziom nadwrażliwości interpersonalnej, a więc powiedzenie nie, a więc zwrócenie ci uwagi,
A więc zajmowanie się sobą, a nie tobą, sprawia ci przykrość. To znaczy, że masz wysoki poziom wrażliwości nadwrażliwości interpersonalnej i jesteś z tobą nie okej. Okay. Jesteś niedojrzały. I masz bardzo zatarte granice. Dlatego, że wydaje ci się, że ja spełniam w twoim życiu jakąś rolę. I ty tę rolę dobrze znasz, ona już jest rozpisana. Natomiast zdrowe relacje to jest zupełnie coś innego. Mianowicie to jest pytanie, w takim metaforycznym sensie, pytanie, kim jesteś i co chcesz mi dać? Moja odpowiedź brzmi, jestem autystyczną, siedzącą głównie w swojej głowie i w swoim komputerze, osobą o dość wąskich zainteresowaniach, która ma niewielką potrzebę kontaktów interpersonalnych, paradoks, ale lubię kręcić filmy psychoedukacyjne. To, co mogę ci dać, to relacja oparta na szacunku i zrozumieniu, ale niezbyt intensywna. Zupełnie wykluczająca small talk i w zasadzie skupiająca się na zadaniach. I ty się wtedy zastanawiasz, czy ty chcesz, czy nie chcesz. Jak chcesz, to bierzesz, jak nie chcesz, to nie bierzesz. Ale nie możesz mi narzucać, szczególnie przy użyciu szantażu emocjonalnego, że to ma być inaczej, bo ty potrzebujesz czegoś innego. Nie możesz brać ode mnie więcej, niż ja chcę ci dać. Nie możesz... Znaczy, możesz sobie myśleć, że masz do tego prawo, ale się zawiedziesz. Nie chcę kontaktów z ludźmi więcej, niż potrzebuję. I tak samo jest z twoim dzieckiem, z twoim przyjacielem, kolegą, koleżanką. Każdy ma prawo być w twoim życiu, dawać ci tylko tyle, ile ma ochota. A ty nie masz prawa wymagać więcej. Jeśli wymagasz więcej, jeśli wymagasz inaczej niż dostajesz, i nie rezygnujesz z tej relacji, tylko próbujesz wpływać na tego człowieka lub szukasz u innych osób porad, jak wpłynąć na tego człowieka, jak go zmanipulować, jak go zmusić, żeby dał ci to, czego ty chcesz, to ty jesteś toksu. Jesteś toksycznym człowiekiem, który nie szanuje osoby, którą chce mieć. Do mnie ludzie często mają zarzut, ludzie, którzy mają zatarte granice oczywiście, że ja się wydrę czasami. Natomiast są to ludzie, którzy... To jest nagminne. To jest po prostu, to jest nagminne. DDA jest nagminne, więc i to jest nagminne. Jeśli ja w miły sposób mówię, co jest dla mnie ważne, to to jest ignorowane. Ja w miły sposób zwracam uwagę, sugeruję, tak, że coś mi przeszkadza, że prosiłabym inaczej, że mi zależy na czymś. To jest olewane. Olewane jest do po prostu momentu, w którym miałem dość. I się wydrę. Bo 10 tysięcy moich kulturalnych zwróceń uwagi i próśb nie zadziałało. I wtedy jest wielka rozpacz, wielki ból. Ała! Jak mogłaś mnie tak zranić? Ale to jest mroczna strona tej wielkiej wrażliwości, czyli nadwrażliwości interpersonalnej. To znaczy, będziesz sprawdzać, na ile możesz zignorować czyjąś asertywność, na ile ty masz wyjątkowe prawa w relacji z tym człowiekiem, by móc go olewać, ignorować, traktować po macoszemu i mieć gdzieś. I jest później wielki szok, gdy ten człowiek stawia ci już granicę przy użyciu noża. Bo przy użyciu kredy na rysowanie tobie nie wystarcza, bo ty jesteś taki wrażliwy. Ty potrzebujesz takiej bliskości, ty potrzebujesz takiej bliskości, że będziesz przekraczał czyjeś granice. To jest wielki problem. Tacy ludzie są wielkim problemem. Zarówno dla siebie,
jak i dla ludzi, którzy potrafią być asertywni. Ponieważ na takiego człowieka trzeba ryknąć. Inaczej on będzie właził drzwiami i oknami. Będzie próbował szantażów emocjonalnych. Będzie naginał, naciągał. I zawsze będzie groźba tego, że on zostanie zraniony. Zdrowo jest brać od drugiego człowieka to, co on chce ci dać. Niezdrowo jest wybierać sobie człowieka, który wydaje ci się, że pasuje do załatania jakiejś dziury w tobie. Potrzebujesz, żeby ktoś codziennie okazywał ci troskę? To słabo. Nie powiem ci, to się zwiąż z kimś. Nie. To słabo. Ponieważ czas na okazywanie ci troski codziennej minął. Razem z twoim dzieciństwem. Potrzebujesz, żeby codziennie ktoś się tobą interesował? Spoko. Spróbuj sobie określić poziom. Nie wiem, abstrakcyjne to będzie, ale nadajmy temu liczbę. Powiedzmy, jest skala od 1 do 10 i ty potrzebujesz 7, tak? Stwórz sobie tyle relacji społecznych, takich, żeby ci to 7 dawało. A nie szukaj na siłę osób, które dadzą ci całe 7. I nie próbuj przymuszać kogoś do tego, by dawał ci to 7. Ja ci 7 na pewno nie dam. A 6? Ja ci dam 0,7 co najwyżej. Ale prawdopodobnie nawet mniej. I może być tak, że twoje dorosłe dziecko też nie da ci więcej niż 0,7. Może być tak, że twój partner da ci 2. I teraz pytanie, co z tym zrobisz? Nieusatysfakcjonowany zmienisz partnera, czy uzupełnisz sobie potrzebę bycia zaopiekowanym również innymi ludźmi? Czy będziesz się histeryzować i kombinować, jak wymusić na tym partnerze, żeby było to 7, więc na przykład będziesz chorować, więc będziesz się źle czuć, więc będziesz wypominać. Facet może być, facet czy kobieta, może być naprawdę najseksowniejszą, najfajniejszą osobą na świecie, najpiękniejszą, najinteligentniejszą, najbardziej utalentowaną w ogóle, najbardziej... Ale jeśli on ma 2, a ty masz 7 i ty chcesz od niego 7, to... Nie. Nic z tego nie będzie, nic dobrego z tego nie będzie. Dla ciebie nic dobrego, a dla niego to już na pewno nie. Bo będziesz upierdliwą, nachalną, zaborczą osobą. Są jakieś takie kryteria, po których jasno można stwierdzić, że jeśli ktoś się zachowuje w dany sposób, to cię na pewno nie kocha. Jak cię zdradza, jak cię bije, jak cię wyzywa. Jeśli z tobą mieszka i kompletnie nie szanuje twoich potrzeb w domu, tak? No to spoko. To cię nie kocha. Prawdopodobnie jest to faktycznie jakaś obrzydliwa, toksyczna, przemocowa osoba. Ale jeśli ktoś ma inną potrzebę bliskości niż ty, to nie znaczy, że cię nie kocha. Może kochać cię nawet bardziej niż ty jego. Dojrzalej. Masz prawo nie wchodzić w taki związek. Ale w każdej innej relacji
jest choreś, nie będziesz w to wchodzić. Ostatnio widziałam jakiegoś takiego posta, że laska rozważała, nikt od nas, laska rozważała zerwanie przyjaźni, bo przyjaciółka nie poświęca jej tyle czasu, ile ona by chciała. Moim zdaniem nie ma co zrywać. Bo to nie jest przyjaźń, tylko jakaś próba zawłaszczenia tej bogoducha winnej przyjaciółki, która prawdopodobnie bardziej jest przyjaciółką niż ta, która się skarży. Nie jestem tu po to, by ci służyć. Nie jestem tu po to, by być dla ciebie. Szczerze mówiąc, w ogóle nie wiem, po co tu jestem. Ale postanowiłam sobie, że jestem tu po to, żeby przeżyć swoje życie. Swoje, a nie twoje. Nie być dekoracją w twoim życiu, nie być rekwizytem w twoim życiu, nie być pogotowiem emocjonalnym w twoim życiu. Jestem tu po to, by być sobie. I jestem sobie. I tak też mam jakieś potrzeby społeczne. I w tej skali 1 do 10 one są jakoś tak na 2,5. I te 2,5 jest zaspokajane przez różne osoby. Zdziwiona tym jestem w ogóle, bo ja byłam z roślakiem. Ale już nie jestem. I okazuje się, że pod tym, że prawdopodobnie zroślactwo nie jest też typem osobowości, tylko typem jakiejś niedojrzałości. I tak, kiedyś mogłam wejść w relację z kimś, kto też ma takie zroślacze potrzeby jak ja. Czy to w związek, czy to w przyjaźń. Dziś już nie. Jeśli czujesz się tym zraniony, to znaczy, że traktujesz mnie przedmiotowo. To znaczy, że traktujesz mnie jak kogoś, kto ma zaspokoić swoje potrzeby emocjonalne. Nie liczysz się z moimi, bo nie patrzysz na mnie jak na pewno wartościowego człowieka, tylko na, nie wiem, jakiś ratunek dla siebie. A ja jako zupełnie pełnowartościowy człowiek odmawiam ci bycia twoją flaszką i twoim papierosem i twoją czekoladką. I albo wchodzisz ze mną w prawdziwą relację, gdzie uszanowujesz również to, jakie ja mam potrzeby i zasady, albo będziesz cierpieć. I jeśli cierpisz, to masz dwie opcje. Uznać to za chore i wyrzec się tego, lub celebrować swoje wady i swoją dziecinność. I widzisz, ja nie mówię tego do ciebie jako ja, Ania Lachowska w kontakcie z tobą. Mówię to do ciebie jako każdy człowiek w twoim życiu. Mówię to do ciebie jako twoje dziecko. Mówię to do ciebie jako twój rodzic. Mówię to do ciebie jako twoja przyjaciółka, jako twoja koleżanka z pracy i jako twoja sąsiadka z naprzeciwka. Mówię to jako koleżanka z ławki. Mówię to jako ktoś, kto był codziennie, gdy mieliśmy po 20 lat, a dzisiaj mamy po 30 parę i już mnie nie ma codziennie. Mówię to jako twoja dziewczyna i jako twój mąż. Jako każdy. Na imię Mimileon. Bo widzisz, to, że ja do ciebie teraz mówię, to nie oznacza, że to koniecznie mną sobie próbujesz coś załatać. Może widzę, że próbujesz sobie załatać kimś. Najczęściej dotyczy to łatania dziećmi. Oczywiście, bo do swoich dzieci ludzie mają szczególne poczucie własności. Ale nie rodzisz dzieci dla siebie, rodzisz dzieci dla świata. Dla nich. I jeśli nie udało ci się sprawić, że twoje dziecko jest twoim najlepszym przyjacielem, gdy jest dorosłe, no to coś ci nie poszło w życiu. Ale to jest dorosły już człowiek.
I widzisz, jeśli nie udało ci się sprawić, że twoje dziecko chce spędzać z tobą dużo czasu, jeśli nie udało ci się tego sprawić pozytywnie, to negatywnie też nie sprawisz. Nie zmusisz dorosłego człowieka. Nie zmusisz nikogo do miłości. Nie zmusisz nikogo do tego, by czerpał przyjemność ze spędzania z tobą czasu. Wiecie, ja czasem muszę zagonić gdzieś zwierzęta. Jak owce pójdą na szaber, to muszę wziąć kija czasami i je postraszyć. Bo jak nie, to sąsiedzi połamią na nich kije podobne. I często to bywało tak, że ja z tym kijem latałam góra-dół, 100 metrów w dół, 100 metrów w górę, a owce przede mną uciekały w każdą stronę, byle nie w stronę domu. Ale jest też coś, co często sprawia, że ja w ogóle nie muszę ich zaganiać. To są jabłka. Jabłka to są dla owiec takie słodycze. Biorę dwa jabłka w ręce i tak sobie niosę za sobą i idę. A owce idą jak urzeczone i pójdą za mną wszędzie. Pomijam fakt, że one w ogóle też lubią za mną chodzić i każda inna sytuacja, która nie jest szabrem, to jest to miłe wspólne chodzenie. W każdym razie mówię o sytuacji szabru, czyli tam jest kradzione, które nie tuczy i jest super, bardzo dobre. I u sąsiadów rosną lepsze rośliny oczywiście niż u nas. I ja wtedy mam to jabłko, które jest dużo skuteczniejsze niż ten kij. Przy tym kiju się namęczę i zazwyczaj niewiele osiągnę. Zazwyczaj tak kończy się to tym, że dopiero wyjdzie sąsiadka i one ją zobaczą i się jej przestraszą, bo jej się faktycznie boją. A ja mogę ich tylko skusić. Jeśli nie potrafisz skusić drugiego człowieka, to go nie zmusisz tym bardziej. I jeszcze jest kwestia tego, jak oceniać to, że nie potrafisz kogoś skusić. Tu też jest ogromnie ważna sprawa nadwrażliwości interpersonalnej. To, że nie potrafisz go skusić, jest pod twarzą wobec ciebie. A to świnia nie dał się skusić na ciebie. To jest pod twarz, to jest przykre. Oczywiście w pierwszej warstwie mówisz, że źle siebie oceniasz, a tak naprawdę masz pretensje do człowieka, który nie dał się skusić. Tymczasem mało kto jest w stanie skusić mnie bardziej niż mój komputer. Szczerze mówiąc, to mam może z jedno wyobrażenie, kto mógłby mnie skusić bardziej niż ja sama. Jakbym miała użyć jakiejś prymitywnej metafory, to możesz sobie smażyć najlepszą wątróbkę na świecie. Nie ma bata, żebyś mnie skusił, bo ja nie lubię wątróbki. Po prostu. Super jesteś człowiekiem i fajnym, ale w związku z tym, dlatego w ogóle masz ze mną jakąś relację, bo nie fajni w ogóle. Nie ma szans. Ale nie skusisz mnie bardziej, niż ja chcę być skuszona. I znowu mówię to. W imieniu swoim, twojego dziecka, twojego męża, twojej przyjaciółki i twojej sąsiadki. W imieniu każdego, kto nie zaspokaja cię emocjonalnie. Tylko chory człowiek będzie cię próbował zaspokoić emocjonalnie. Tylko niedojrzały człowiek, tylko człowiek przerażony i samotny będzie próbował zaspokoić cię emocjonalnie. A zdrowy człowiek, dorosły, dojrzały, to ci powie, moja oferta jest taka. 0,7, bierzesz czy nie? Nie bierzesz? To nie. Nie muszę mieć tego 0,7 nawet. To 0,7 jest opcjonalne. Jest chęcią. Otwieram się na świat i na innych ludzi na 0,7, czy tam na to 2,5.
Jeśli faktycznie się otwieram, a nie jestem zdesperowana, to to będzie zapełnione na pewno, na pewno. Czułam deficyt po rozstaniu z Robertem. Byłam przestraszona, faktycznie. Dostałam ciężkich zaburzeń adaptacyjnych, ogólnie nieźle mi odbiło. I zanim zaczęłam brać leki przeciwdepresyjne i się ogarnęłam po kilku dniach, byłam pewna, że muszę sobie zapełnić lukę. No i co zrobiłam? Ściągnęłam w swoje życie więcej wydarzeń i ludzi niż potrzebuję. Nie to, że miałam z tym jakiś problem, bo nie. Ale to jest taki śmieszny przykład. Że im bardziej jesteś chory, słaby, tym bardziej ci się wydaje, że potrzebujesz innych. A im jesteś zdrowszy, tym mniej ich potrzebujesz. I to nie jest tak, że ja nie potrzebuję ludzi. Potrzebuję. Ale nie po to, żeby oni mi zapełnili dziurę, tylko po to, żeby byli ludźmi w moim życiu. Tymi ludźmi, których sobie wybrałam w takim stopniu, w jakim potrzebuję. Nie potrzebuję pocieszenia, nie potrzebuję przytulenia, bo nie mam nic do załatania. Nie potrzebuję troski, pytania, jak się czuję. Nie potrzebuję martwienia się o mnie. To są wszystko dziecinne rzeczy. To dziecko potrzebuje troski, to dziecko potrzebuje, żeby się o nie martwić. Dziecko potrzebuje, żeby się o nie bać. Dziecko potrzebuje porad. Ja nie. Ja potrzebuję prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem. Więc powiedz mi, jak to jest być tobą? To mnie interesuje. A nie skupia się na mnie jak nad bobaskiem w kołysce. I nie oczekuj ode mnie, że ja się będę skupiała nad tobą, nad bobaskiem w kołysce, bo musiała mieć bobaska w kołysce, to bym go miała. A ty to nawet jakbyś chciał być bobaskiem w kołysce, to nie ma już szans, bo to minęło. Jeśli oglądasz ten film, to na pewno nie jesteś już w wieku, w którym nadajesz się na bobaska w kołysce, więc nikt nie będzie ci dawał tyle uwagi, troski i zainteresowania, co bobaskowi w kołysce, no bo to jest chore. Chyba, że znajdziesz sobie drugą chorą osobę, która jest po prostu tak samo zaburzona jak ty, i nawzajem będziecie się wlepiać tylko w siebie i się o siebie troszczyć, troszczyć. I się o siebie martwić, martwić. I to będzie toksyczny, chory związek. Ciasny, duszny. I lękowy. Dziękuję. Przystojny, wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300. Też niezły. Handmade Dagi kupisz u nas, ale jej męża nie. Hello there. My name is Margaret, and I'm known as Helena in charity organization which I'm having a cooperation with. I signed up the contract with them for a consultations. I mean, I'm the consultant, so the clients of the foundation have consultations with me. Who's running this foundation organization, non-profit charity, Fundacja Przemocnie? Is run by Ania Lachowska. She's a highly qualified, educated, highly skilled social worker with experience. So actually, mainly she's doing the consultation and I'm supporting her. Fundacja Przemocni tym się różni od większości innych fundacji, że wspiera osoby wysoko funkcjonujące w czasowym kryzysie. Dlaczego? Dlatego, że jest to najbardziej sensowna inwestycja społeczna, jaka może być. Jeśli pomagasz osobom, które zazwyczaj
funkcjonują w naszym społeczeństwie dobrze lub bardzo dobrze, są dobrymi osobami, nieroszczeniowymi, osobami, które jeszcze w dodatku pomagają innym lub dobrze wychowują dzieci, to jest to inwestycja, która opłaca się naszemu społeczeństwu najbardziej. Dlatego, że pomagamy tylko przez chwilę i ktoś stoi na własnych nogach. Czyni nasze społeczeństwo lepiej funkcjonującym. And our organization is very unique in a way. It's quite small, though it's growing. We are helping, our organization mostly is helping people who are coming out from all kinds of situations where they are abused in many ways. They are victims of all kinds of abuse, and they have, due to that, PTSD and lots of emotional issues, depression, all kinds of neuroses, and they're coming to us because they want to help themselves. And Anya, mostly, is teaching them how they can help themselves. First, she's helping them. She's doing the best she can to help them. And I'm supporting her with that. We're consulting each other how to help other people, obviously, in this work. She's teaching people how they can help themselves after they receive the first help, which sometimes they really need. They are in desperate situation. And then she's teaching them how they can discover their strength, their talents, how they can actually find themselves, who they are, what do they want, what kind of life they want to have. So basically, people who are coming to Fundacja Przemocnie are learning how to get out from victim's mode and stop being a victim, emotional, mental victim, which is completely different thing than being a victim in the real life in a certain situation when somebody is attacking you and you're really a victim. It's a different story when you have a victim's personality and you just don't see the way how to get out of it. So Anya mainly is helping with that, and I'm supporting her, and also we have other consultants, and everyone's got its own approach, though we're consulting each other. We're trying to help people, and later the people who received help very often are getting up, standing on their own feet, standing, finding ground under their feet, and then they're starting to be valuable assets for the society, and they starting helping others. So it's like a network of help. We are helping each other and we are supporting each other. That's why the organization, in my opinion, is unique. And also the approach is unique because it's specialized in help for people in autistic spectrum, high functioning autism, and with Asperger's syndrome, which is me, hello. It helped me also because my diagnose was just, it happened to be just a few years ago. So years and years, I had no idea actually I am an Aspie girl, which really messed up lots of situations and caused lots of issues for myself in my life. But I'm gaining the knowledge and understanding what for me, personally, means to be an Aspie girl, an Aspie woman, actually, right now. Yeah, keep forgetting about my age. Such a bother. So,
We are helping people because we are understanding, and also Anya, she's got Asperger's syndrome and she gained unusual, enormous amount of knowledge. How does it work for her in her own life? So thanks to that, now she can understand others and she's helping others. We are trying and learning about each other. We are trying also new ways of approach, new ways of helping, new ways of being active and doing lots of stuff. Just recently we opened the charity shop with mostly handmade stuff from our group, from people who were clients of organization. Wspierając ten sklep, wesprzecie beneficjentów Fundacji Przemocni w rozwijaniu swojej pasji i dorabianiu. Dacie wędkę również innym beneficjentom fundacji. Dacie wędkę fundacji, która daje wędki. Po prostu zyski rosną, zyski przyrastają w formule kwadratowej. And also I'm looking forward to May the next year, because I'm gonna visit Anya in Poland, in her cottage, which is actually the base of her organization of Fundacja Przemocnie. And I'm gonna see her and I'm gonna see the animals she's got there in her place, you know, the private farm, and I'm gonna see her sheep and I'm gonna see lots of cats. No, she's not a typical cat lady, not like that. And I'm looking forward to the new ways we're gonna develop, though it's very challenging for me personally, because first of all I have to go through my own programming when my head every single time is telling me, you're crazy, you can't do it, you're getting mad, you're gonna hurt someone, you're gonna hurt yourself, you don't know what you're doing and stuff like that. So I have to go through it, through my own fears, to learn that actually I can do more and I can expand and I can have great contact with people on completely different level than I even imagined. I used to be scared of people. Not anymore. Nie używam określenia podopieczni. Pracuję z ludźmi, którym określenie podopieczne po prostu by uwłaczało. Moi klienci tworzą sieć samopomocy, tworzą tę fundację. Pozwalają na jej istnienie, na jej funkcjonowanie. Finansują ją, pomagają sobie wzajemnie. Jeśli podoba ci się ta idea, to zapraszamy. Not even neurotypical people. I'm not talking about people in the spectrum, but neurotypical people. I used to be terrified. I'm not anymore. And that's also thanks to Fundacja Przemocni and thanks to Ania and thanks to her knowledge which she shared with me. So I could understand much better myself and I could help myself. So therefore, right now, I can understand other people and I can also help them in a personal approach, because every one of us is different and for everyone works something different. And everyone finds the way to understand himself or herself. And that's the bottom line. That's the main purpose of Fundacja Przemocnie and Ania Lachowska's work. And that's my message for today. Thanks. Dzień dobry. Ania Lachowska, Fundacja Przemocni.